zaprosić wszystkich hodowców. I hodowczynie. Hodowczynie, dokładnie. Tutaj korzystając z okazji kolejnego zaproszenia do Janka, chciałbym zadać sobie pytanie, ale tak naprawdę to pytanie od hodowcy, młodego hodowcy, kolegi Andrzeja Kucharczyka. A to pytanie, Jacku, jest do Ciebie i konkretnie chodzi o pierzenie. Jak u Ciebie przebiega pierzenie? Jak Ty prowadzisz gołębie w trakcie pierzenia? Co jest istotne dla Ciebie w tym momencie, jeśli chodzi o żywienie, suplementację, sam gołęb i w ogóle po prostu jak wygląda pierzenie? Tak jak tutaj przegadaliśmy sobie tak zupełnie z boku, to sam powiedziałeś, że to człowiek zaczął od najważniejszej rzeczy. Dokładnie. No zaczął od najważniejszej rzeczy, czyli od tego, od czego powinno się zacząć. Właśnie. Tak jak mówisz. No, kolega Andrzej dobre pytanie zadał i dobrze, że akurat o to się zapytał, bo to, co mówimy, to jest najważniejsze właśnie. Przyszłość. Pierzenie. Wtedy zaczynają się loty. Jak gołębie się spierzą, jakie będą mieć upierzenie, to się przełoży na cały sezon. No i przede wszystkim w tym okresie trzeba naprawdę intensywnie dbać o zdrowie gołębi, o suplementację, o kąpiele przede wszystkim, no i wszystko co potrzebne. I u mnie to wygląda w ten sposób. Gołębie po całym sezonie lotowym, czy też rozpłodowym przechodzą w ten okres spoczynku, czyli okres też pierzenia. Nie ma czegoś takiego, żeby u mnie gołębie rozpłodowe w październiku, we wrześniu, gdzie jest intensywne pierzenie, żeby wychowywały młode. Tego nie uznaję. Jeżeli chcę sobie wychować, to wychowuję sobie 2-3 lęgi na loty i ten czwarty, takie jesienne, późne, żeby tam, wiadomo, coś do rozpłodu zostawić i czasem też coś sprzedaję, nie? Więc te gołębie są przeznaczone właśnie do tych celów. I po prostu u mnie gołębie są rozkładane i pierzą się na spokojnie, jak to się mówi, same. Nie żeby jeszcze dodatkowy stres, emocje związane właśnie z odchowem młodych, z jakimś parowaniem, z tym. Tak samo gołębie lotowe. Po sezonie znoszą sobie jajka, czy coś, one sobie tylko wysiadują, nie wychowują młodych. A jak potrzebuję z których lotników wychować, to podkładam pod jakieś tak zwane mamki. I u mnie to tak wygląda, że tak. Przede wszystkim dużo karmy białkowej, czyli grochy. Grochów naprawdę dużo dostają. Konopia, ostropest, to jest podstawa, tam przysmak ich, to oczywiście orzeszki, tam zawsze kilka wyrzucam. Jeżeli chodzi o karmę, o minerały, no to oczywiście tutaj w tym roku właśnie posłużyłem się minerałami właśnie w waszej produkcji, ale też grity, takie rzeczy, to co wspominałem, to trzeba dawać i to też daje. No i kąpiele, przede wszystkim 2-3 razy w tygodniu, jak jest piękna pogoda, można nawet codziennie podawać tą kąpiel w czasie pierzenia. Wtedy te pióra naprawdę fajnie się rozwijają, no i gołębie ładnie wyglądają. No i to kąpiel tutaj też zmniejsza. Dokładnie. Zakończenia te, w których osadzone są pióra, czyli ta wymiana jest szybka taka. Czyli dokładnie. Wychodzi, łatwo zrzuca. No, a dużo hodowców popełnia błąd, że tam jest po locie, czy po sezonie rozpłodowym, czy lęgowym, no to lekka karma, jakieś jęczmienie, coś, bo im nie potrzeba i cienko. Nie, właśnie to jest ten okres spoczynku, wtedy ten gołąb ma jeść na fulla, robić co chcieć. On, to jest taki odpoczynek dla niego, no, tak jak sportowiec, nie, w czasie wiadomo zawodów czegoś, to on wiadomo, że jest na dietach, na tym, a jak ma odpoczynek, wtedy niech sobie poje, odpocznie i dobrze się wtedy wypierzy. Ten gołąb tak samo musi mieć właśnie, uważam, tą chwilę takiego odpoczynku, relaksu. No i właśnie najlepiej to zrobić w czasie pierzenia, żeby wtedy fajnie to, te pióra się wymieniły, żeby nie było jakichś skaz czy innych rzeczy. Wiadomo, że gołąb rozpłodowy no nie musi mieć jakichś tam mega pięknych tych piór, ale fajnie, miło jest, jak te gołębie ładnie wyglądają. Fajnie do ręki je wziąć, czy pochwalić się komuś. To jest raz, że komfort dla samego zwierzęcia. Dokładnie. No jednak jest to... Jest zupełnie grubsze upierzenie, inne. Zupełnie inaczej gołębie wyglądają, jak po prostu się nie w tym czasie i nie dodatkowo obciążamy właśnie młodymi, czy takimi rzeczami. Ja to od 2 lat zacząłem stosować i uważam, że super sprawa. Bo też kiedyś chciałem to nachować, tu tam coś się sprzedało, coś na siłę. Nie, lepiej zrobić to wcześniej, a później tym gołębiem odpocząć, no i zadbać wtedy w tym czasie. No tak, bo tutaj to prawidłowe skrzydło, czyli jasne, długie pióro, elastyczne, ale zarazem mocne, bo to jest przyszły sezon lotowy, także tutaj mamy to dobrze wykształcone, bez żadnej, tak jak powiedzieli, bez żadnej skazy, czyli bez chorób. No bo nawet krzywo pióro źle się krzywo urośnie czy coś, no i to już jest
no to pióro przeszkadza tak naprawdę, nie pomaga w locie. I tak jak ty mówisz, będzie nieelastyczne, gdzieś jakieś drobne uderzenie gołębia, bo to wiadomo, w klatkach, w transportach, tym gdzieś przygnie, pęka, złamie się. Nie ma tym racji. Nie ma. No i dokładnie. No to są właśnie cenne rady. To są cenne takie rady, które każdy powinien sobie wziąć do serca. I na to pierzenie, no głównie tutaj. No trzeba też, tak jak my mówili, trzeba dbać wtedy wyjątkowo o zdrowie, no bo wiadomo, organizm wyjaławia się też z minerałów, z witamin, no bo wiadomo, budowę pióra. No, dokładnie. I wtedy jest, myślę, że trzeba intensywniej dbać o to wszystko, żeby to było to, co ma być. No myślę, że tyle. No, także to jest pokrótce. Oczywiście, tak jak bardzo długi temat i można to pałpować cały dzień, ale to tak kilka cennych wskazówek. Oczywiście jeśli na razie jeszcze nie mamy, że tak powiem, takiego programu wierzeniowego, bo trochęśmy to może przegapili w tym roku, ale myślę, że w przyszłym roku już coś to na pewno, jak jeszcze wzbogacimy o tych kilka rzeczy ofertę, to na pewno to się wymyśli. Coś takiego powstaje. Także jeśli tutaj pomogło komuś, to super. Jeśli są pytania, to tak jak za każdym razem. Można cały kontakt. To tyle, dobry lot. Dobry lot. No i tu jeszcze chcieliśmy taki krótki filmik kolegom pokazać odnośnie, Przemek miał tu pytanie odnośnie pierzenia gołębi. No ten gołąb już jest praktycznie wypierzony. Wiadomo, że któreś tam lotko ma lekko zniszczone, no ale to jest efekt tych ciężkich lotów. Bo to jest gołąbek, który lata. Ale zobaczcie, hodowcy. Gołąb dobrze wypierzony z odpowiednim, on jest gładziutki. Nie jest, że on tam sterczy gdzieś. On musi się świecić i wyglądać, no nie wiem, jak butelka. Gładziutki, elegancki. Odpowiedni tutaj też łuska nie powinna być, bo właśnie taki czerwony, ale to też zależy, w jakim okresie jest gołąb. No ten akurat tu super wygląda, nie? I to widać, że jest gołąb efekt zdrowia. Wszędzie tu na szyi muszą mu te pióra przylegać. Nie, że on gdzieś mu tam sterczą takie niepodociągane. On musi być zamknięty, taki gładziutki. I nawet woda wtedy się go nie łapie, ani nic. No i to jest wtedy dobrze gołąb wypierzony. Grube, mocne upierzenie, tak jak my mówili, że lotki mogą się wyginać i nie łamią się, są elastyczne. No i to jest właśnie, tak moim zdaniem powinien wyglądać dobrze gołąb wypierzony. No i tak wypierzony gołąb ma dużo większe szanse od innych gołębi, które właśnie, którym brakuje takich rzeczy, żeby jak on jest niepodopierzały czy coś, słabe upierzenie, cienkie, to też jak deszcze czy coś, trafi się jakiś lot taki cięższy, no to ten gołąb nie ma szans, bo wiadomo, że on zamoknie szybciej, no i nie poleci po prostu, bo zdarza się, że gołębie w deszczu lecą i to zwłaszcza w naszych tu okolicach dość często. Także to, cośmy wspominali dla kolegi Andrzeja, była ta wskazówka, to pierzenie jest podstawa, no i trzeba o to dbać.